Szanowni Państwo, w jakikolwiek sposób związani z naszą Jezuicką Akademią Ignacjaną w Krakowie, pracownicy akademicy, pracownicy administracyjni, studenci, studentki, doktoranci, studenci studiów podyplomowych Uniwersytetu Trzeciego Wieku, studenci studiów Erasmusa międzynarodowych, którzy u nas studiują w Krakowie, pozostali w Krakowie. Wszyscy Państwo z firm z nami współpracujących, z firm zewnętrznych, kancelarii nas obsługujących. Święta Bożego Narodzenia. Święta te zazwyczaj kojarzą nam się właśnie z ciepłem, bliskością, z tym wszystkim, co nazywamy byciem razem, śpiewaniem kolęd, choinką, z pięknymi naszymi zwyczajami narodowymi. To wszystko w tym roku zostaje postawione pod jakimś wielkim znakiem zapytania, to z tej racji, że panuje pandemia koronawirusa. Ale jedno z tego wszystkiego zostaje takie samo i to istota tych świąt Bożego Narodzenia, mianowicie to, że przychodzi do nas Boże Dziecię. Przychodzi do nas bez maseczki, przychodzi do nas bez koniecznego dystansu społecznego i przynosi nam to, co najważniejsze w tym dniu, mianowicie bliskość. Bliskość w tym sensie, że nie może fizyczną, bo bliskości nie mierzy się w centymetrach, ale bliskość mającą wymiar serca, wymiar duchowy, wymiar, który jest nam bardzo potrzebny w tym czasie, żeby zobaczyć, że to, co jest wokół nas, również ma jakieś stałe elementy. Te elementy to są właśnie takie, nazwijmy je umownie transcendentnymi. Korzystając z tej okazji, chciałem bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować, którzy w jakikolwiek sposób są zaangażowani w działalność naszej Akademii Ignacjanum, pracownikom akademickim za realizację grantów naukowych, projektów naukowych, pracownikom administracji za projekty, które miały wspomagać działalność naszej uczelni, miały nam jakby to ułatwiać pracę, również studentom. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że w tych czasach takich, jakie są, w czasach pracy zdalnej, pracy studiów online, angażują się, są obecni z nami, pomagają, wchodzą w dialog z wykładowcami i po prostu to szkoła w taki czy inny sposób funkcjonuje. Życzę Państwu spokojnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia, to wszystko, tego wszystkiego, co kojarzy nam się z tymi świętami. Życzę Państwu wszystkiego dobrego w roku 2021. Życzę tego, żebyśmy jak najszybciej mogli wrócić do tego, co nazywamy normalnością, cokolwiek pod tym słowem rozumiemy, żeby na naszym kampusie znowu zakwitło to normalne życie akademickie we wszystkich jego wymiarach. Przy okazji chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić na mszę świętą, która zostanie odprawiona w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa 3 stycznia o godzinie 11 w intencji właśnie naszej Akademii Ignacjanów w Krakowie. Oczywiście zapraszam Państwa online, jak to może być, no to proszę o to obycie fizyczne na tej mszy świętej. Dziękuję bardzo.